Dzień dobry, nazywam się Kasia Żywicka i wraz z Wiktorią Szarma chciałybyśmy przybliżyć projekt pod tytułem Kontuzje w sporcie z wykorzystaniem programu MATLAB, który realizowany był w ramach przedmiotu matematyka dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Sporty, które wybrałyśmy do porównania, są ściśle związane z naszą sportową przeszłością i jest to piłka nożna oraz koszykówka. Program MATLAB daje bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o tworzenie różnego rodzaju wykresów. Mogą być one bardziej skomplikowane, takie jak przedstawione na ekranie, lub wykresy podstawowe, które będziemy częściej używać, czyli na przykład słupkowe, liniowe, kołowe czy histogramy. Teraz pokażę Wam, jak w prosty sposób zaimportować dane do MATLABa, aby następnie stworzyć na ich podstawie wykres. Na samym początku tworzymy tabelę ze swoimi danymi w Excelu. Nasza tabela składa się z podziału na liczbę kontuzji, wiek zawodników, sezonów, miejsc występowania kontuzji oraz wartości klubu. Dla ułatwienia cyfry 1, 2, 3 są odpowiednikami wybranych klubów. Tabelę zapisujemy, a następnie przechodzimy do programu MATLAB. Aby zaimportować tabelę, wybieramy opcję Import Data, po czym wyszukujemy i otwieramy naszą tabelę. Tabela powinna nam się otworzyć. Na koniec wszystko zatwierdzamy. Zamykamy tabelę i ta nasza tabela powinna się nam pokazać po prawej stronie ekranu w zakładce Workspace. Polecam sprawdzić, czy wszystkie dane nam się dobrze zaimportowały. Aby stworzyć wykres liniowy w programie MATLAB, należy otworzyć czytaną wcześniej tabelę, z której będziemy pobierać dane. Do napisania kodu wykresu liniowego używamy funkcji plot. Nazywamy swoją funkcję tak, żeby nie była ona nazwą wbudowanej komendy w programie, czyli ja użyłam literki. Otwieramy nawias i wpisujemy w nim nazwę tabeli, z której będziemy korzystać i dane, które chcemy ze sobą porównać. Następnie nazywamy swoje osie x, y oraz dajemy tytuł swojemu wykresowi. Aby nałożyć kilka wykresów na siebie, używamy funkcji holdon i powtarzamy analogicznie wcześniejsze kroki. Jeśli dodamy wszystkie wykresy, które chcieliśmy, używamy komendy holdoff. Jeśli chcemy dodać legendy, do wykresu dodajemy funkcję legend. Naciskając Enter powinien nam się pokazać gotowy wykres. Do porównania wybrałyśmy kluby Los Angeles Lakers, Chicago Bulls i Boston Celtics. Dane pochodzą z sezonu 2020-2021. Do porównania ilości kontuzji względem poszczególnych klubów koszykarskich stworzyliśmy wykres kolumnowy. Proces powstawania wykresu jest bardzo podobny do przedstawionego wcześniej, ale do jego zrobienia trzeba użyć funkcji bar. Funkcja ta może przyjąć same wartości. Na osi X zostały umieszczone trzy wybrane kluby, a na Y zsumowana ilość kontuzji każdego z nich. Stworzonemu wykresowi nadałyśmy tytuł oraz podpisy dla obu osi. Teraz porównamy ilości kontuzji względem wieku koszykarzy. Do porównania ilości kontuzji względem wieku stworzyłyśmy 5 grup, takich jak poniżej 18 lat, 18-25, 25-30, 30-35 oraz powyżej 35 roku życia. Aby dane zwizualizować, użyłyśmy wykresu liniowego. Jak widzimy w kodzie, 5 oddzielnych wykresów połączyłyśmy funkcją holdon, dzięki czemu możemy je łatwo porównywać na jednym układzie. W przypadku koszykówki najmniej kontuzji jest w grupie 30+, i kluczowym powodem może być tutaj doświadczenie zawodników. Z powodu wieku grają oni, wiadomo, dłużej, lepiej znają swoje ciała i potrafią dużo lepiej zapobiegać tym swoim urazom. Teraz najczęstsze kontuzje koszykarzy. Rodzaje urazów podzieliłyśmy na 4 kategorie, takich jak głowa, kończyny górne, tłów i kończyny dolne. W koszykówce te kończyny górne są najbardziej podatne na urazy i wszelkiego rodzaju złamania rąk, palców bądź skręcenia nadgarstków i łokci są nieodłącznym elementem rozgrywek tego sportu. Kończyny dolne również nie wychodzą bez szwanku ze względu na urazy stóp, takich jak skręcenia kostek bądź naderwania ścięgna Achillesa, zresztą bardzo poważny uraz. Na wykresach liniowych zostawiłyśmy kluby z ilością właśnie tych urazów z poszczególnych kategorii. Teraz przejdźmy w takim razie do porównania sezonu letniego a zimowego. Do porównania ilości
kontuzji w sezonach letnim i zimowym użyłyśmy funkcji pi. Każdy z wykresów został podzielony na tyle części, ile jest elementów. Obszary są rysowane procentowo, a program automatycznie wylicza sumę wszystkich elementów i ile procent zajmuje każda grupa. Jak widać, właśnie dzięki temu mamy takie bardzo przejrzyste wykresy kołowe. W koszykówce mecze rozgrywane są na zamkniętych halach, dlatego rozgraniczenie sezonów nie ma aż tak dużego wpływu na wyniki. Może w tym sezonie zimowym faktycznie tych urazów było trochę więcej, prawdopodobnie ze względu na sezon przeziębień, który panował. Następnie mamy ilość kontuzji, a wartość klubu. I tutaj doszłyśmy do ciekawych wniosków, ponieważ okazuje się, że ilość kontuzji jest wprost proporcjonalna do wartości klubu i wynikać to może z faktu, że zawodnicy droższych klubów mogą sobie na te kontuzje bardziej pozwolić. W klubach, w których pieniędzy jest mniej, kontuzje są też rzadziej zgłaszane i ze względu na no właśnie taką oszczędność na zawodnikach w taki sposób się to odbywa. Wybrałyśmy trzy najlepsze kluby z topowej ligi hiszpańskiej. Są to FC Barcelona, Real Madryt i Atletico Madryt. Jako pierwszą rzeczą będziemy porównywać dany klub a ilość kontuzji występujących w nim. Jak widać na wykresie, FC Barcelona przoduje w ilości kontuzji w naszym zestawieniu. Ma ich 46% więcej niż Atletico Madryt, czyli klub, który posiada najmniej kontuzji. Dane zostały przedstawione na wykresie słupkowym. Kolejną rzeczą, którą porównywałyśmy, jest wiek piłkarza. Jak wynika z wykresu, wiek 18-25 okazał się być najbardziej kontuzjogennym. Kolejne miejsca zajmują grupy wiekowe poniżej 18 i 25-30 lat. Jak wiemy, sportowcy często kończą swoją karierę przed osiągnięciem wieku 30 lat. Tylko ci najlepsi, najbardziej wytrwali zostają w grze. Dlatego właśnie w tej grupie wiekowej kontuzji jest najmniej. Kolejna kategoria są to najczęstsze kontuzje piłkarzy. Aby porównać te dane, użyłyśmy wykresu liniowego, tak samo jak na poprzednim slajdzie. Po prawej stronie znajduje się kod, który pozwolił nam stworzyć dany wykres. Wyraźnie na prowadzenie wysunęły się kontuzje kończyn dolnych. Wynika to z tego, że nogi narażone są na atak drużyny przeciwnej, ponieważ jest to gra kontaktowa, jak również przesilenie związane z wysiłkiem wkładanym w przemieszczanie piłki oraz treningi i bieganie. Co ciekawe, na drugim miejscu znajdują się kontuzje głowy. Są to kontuzje związane z siłą piłki, którą zawodnicy odbijają głową, stłuczki z przeciwnikami, upadki oraz uderzenia w słupek. Kolejną rzeczą jest różnica kontuzji w sezonie zimowym a letnim. Dwa z trzech klubów w zestawieniu, czyli FC Barcelona i Real Madryt, mają zdecydowanie więcej kontuzji w sezonie zimowym niż letnim. Może to wynikać z nieprzystosowania drużyn hiszpańskich do temperatur na wyjazdach oraz ogólnej słabszej kondycji organizmu podczas sezonu przeziębień. Dane zostały przedstawione na wykresie kołowym. Ostatnią rzeczą, którą porównywałyśmy, jest to wartość klubu, a ilość kontuzji. Co ciekawe, z wykresu wynika, że wartość klubu jest wprost proporcjonalna do ilości kontuzji. Mimo że koszykówka i piłka nożna są stosunkowo podobnymi sportami drużynowymi względem ilości kontaktu z przeciwnikiem, to są różnice, dlatego też warto je przeanalizować i porównać wartości liczbowe. Koszykówka okazała się być bardziej kontuzjogennym sportem, ale różnice nie są duże. W koszykówce mamy większą różnorodność urazów, ponieważ specyfika gry wymaga od zawodników używania każdej części ciała w podobnym stopniu, dlatego są urazy stóp, rąk, nóg, twarzy, jak i głowy. W piłce nożnej urazy skupiały się głównie w obrębie kończyn dolnych. Różnica procentowa jest jednak stosunkowo nieduża, ponieważ w piłce nożnej nawierzchnia gry jest znacznie trudniejsza w obcowaniu. Dodatkowo obuwie piłkarzy nieraz okazywało się być na tyle niebezpieczne, że przyczyniało się do urazów zawodników. Także tak, to tak naprawdę byłoby na tyle. My dziękujemy bardzo za uwagę i pozdrawiamy. Przedstawiały Katarzyna Żywicka i Wiktoria Szarmach.